Cześć, witajcie! Dzisiaj w programie Leniwe Pączki lub jak to woli Anielskie Ruchańce. Zapraszam. Będzie potrzebna szklanka, do której wkruszamy sobie 25 g świeżych drożdży. Do drożdży wlewamy ciepłe mleko. Będzie potrzebne ogólnie 300 ml ciepłego mleka, a tutaj wlewamy około połowę. Następnie dodajemy łyżkę cukru. Ogólnie będzie potrzebna 1/4 szklanki cukru. Mieszamy aż do rozpuszczenia drożdży i cukru. Do dużej miski wsypujemy sobie mąkę. Będzie potrzebne 350 g mąki pszennej, ja tutaj użyłam tortowej. I na środku tej mąki robimy dołek. Wlewamy rozpuszczone drożdże z cukrem. A następnie przysypujemy lekko mąką. I w ten sposób powstanie nam naturalnie zaczyn w misce z mąką. Przykrywamy ściereczką albo folią spożywczą i odstawiamy na jakieś 15 minut, aż drożdże zaczną pracować. Po 10 minutach ubijamy sobie dwa białka ze szczyptą soli i musimy je ubić na taką sztywną pianę. Do reszty mleka ciepłego dodajemy resztę cukru oraz jedną łyżkę cukru waniliowego. I to sobie mieszamy do rozpuszczania się cukru. Do już wyrośniętego zaczynu, widać, że tutaj zaczęły drożdże pracować, dodajemy sobie dwa żółtka. Jajka muszą być w temperaturze pokojowej, nie mogą one być zimne. I wlewamy sobie tutaj mleko z rozpuszczonym cukrem. Następnie miksujemy aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Wlewamy roztopione masło, 30 g, to jest około 3 łyżki takiego masła roztopionego i miksujemy, aż to masło się wchłonie. Dodajemy jeszcze jedną łyżkę spirytusu, po to, żeby pączki nie chłonęły zbyt dużo tłuszczu. No i na koniec dodajemy ubitą pianę z białek. Już na takich najmniejszych obrotach miksera bardzo krótko miksujemy, żeby ta piana się wchłonęła do ciasta. Przykrywamy ponownie i odstawiamy na godzinę do wyrośnięcia. Po tym czasie ciasto podwoiło swoją objętość. Przygotowujemy olej, rozgrzewamy go w garnku. Będą potrzebne do tego jeszcze dwie łyżki i kubek z olejem do tego, żeby maczać właśnie te łyżki. Sprawdzamy najpierw, czy olej jest wystarczająco rozgrzany. Jak widać, ciasto się od razu smaży, więc można rozpoczynać smażenie pączków. Nabieramy całą łyżkę ciasta, a następnie za pomocą drugiej łyżki ściągamy to ciasto i wrzucamy do oleju. Jak będziecie robić to powoli i tuż nad powierzchnią oleju, to te kształty wyjdą Wam takie prawie całkiem okrągłe, owalne. Natomiast jak będziecie robić to dosyć szybko, no to te kształty będą bardziej poszczępione, natomiast w smaku niczym się nie będą różnić. To tylko kwestia estetyczna. Pączki generalnie bardzo szybko się smażą, około 1 minuty z każdej strony, więc trzeba uważać, żeby ich nie przypalić. Niestety to ciasto ma taką wadę, że chłonie dosyć dużo oleju, nawet pomimo dodania spirytusu. I gotowe pączki odsączamy sobie na ręczniku papierowym. Posypujemy cukrem pudrem i są gotowe do zjedzenia. To ciasto ma taką wadę, jak już mówiłam, płonie dużo tłuszczu, natomiast w smaku jest naprawdę bardzo dobre. Osobiście mi bardzo przypadło do gustu, bo przypomina mi pączki, które smażyła kiedyś dawno temu moja mama.
Także polecam, ten przepis jest szybszy niż tradycyjne pączki, ma swoje wady, ale myślę, że ma też zalety, na tłusty czwartek będzie idealne. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!